Pani marszałek, Wysoka Izbo, to prawda, Maria Konopnicka to osoba niezwykła, niezwykła kobieta. Swoją twórczością literacką jest wszystkim powszechnie znana. Podziwiamy jej wiersze, bardzo różnorodne, bo wiersze patriotyczne, ale bardzo dobre utwory dla dzieci, utwory opisujące realia życia w tamtych czasach. Ale też mając nadzieję, że to rzeczywiście będzie rok Marii Konopnickiej, chciałabym, że wtedy, kiedy będziemy mówili o jej twórczości, przypomnieli także to, co zrobiła dla nas wszystkich. Pokazała, a w tamtych czasach to było bardzo trudno, że kobieta może być wykształcona, niezależna, twórcza, potrafiła połączyć wychowywanie ósemki dzieci z twórczością literacką, z pracą, pokazała, że kobieta powinna być samodzielna. To były takie pierwsze kroki, było bardzo trudno wtedy wyjść i tak odważnie o tym mówić, spotykała się z ostracyzmem. Na szczęście jej twórczość była jej bronią i tutaj wszyscy ją chwalili, uznawali, że pisze rzeczy bardzo dobre. I chciałabym, że w czasie, kiedy przypominamy bohaterów roku, patronów roku, żeby szerzej mówić o tych postaciach, żebyśmy poznali cały dorobek ich życia, jak wpływali nie tylko na literacką historię naszego kraju, ale w ogóle na historię Polski, na przemiany, jakie w naszym społeczeństwie następowały. I mam nadzieję, że to będzie także taki czas, że będziemy o patronach roku mówili jak o ludziach, mówili o nich prawdę i szczerze, bo ich życie, ich twórczość to także jest nauka dla nas, że każdy musi spotykać się z problemami i sam musi je pokonywać. Dlatego nasz klub będzie głosował za uznaniem Marii Konopnickiej patronką roku 2022. I chciałabym jeszcze, żeby te nasze uchwały, które przyjmujemy w Sejmie, były dostrzegane przez ważne instytucje w naszym kraju, żeby za tym szły seminaria, konferencje, ale także wydania dzieł literackich, żeby to nie było tylko, żeby to się nie kończyło tylko do tego, że my w sali plenarnej przyjmujemy taką uchwałę, tylko żeby to się przyjmowało, przekładało na działania podjęte przez Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury, przez samorządy, przez instytucje kultury w naszym kraju, żeby uchwała przyjmowana przez Sejm była taką zachętą do wspólnych działań w całym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani marszałek.